Cześć, siemanko, z tej strony Noliv i dzisiaj w odcinku odblokujemy sobie nowego Zadymiarza, Maxa, więc jeżeli odcinek ci się spodoba, to zostaw łapkę w górę, 10 tysięcy łapek, dawno tyle nie było, fajnie jakbyście zostawili, bo no jesteście moimi super widzami, więc zostawcie, proszę was bardzo i no i dzisiaj możecie wygrać o to, gramy za 50 zł, więc wystarczy, że subujecie kanał, zostawicie łapkę w górę i komentarz. A teraz lecimy do odcineczka. No jesteśmy na naszym super koncie, pamiętajcie, aby subować, żeby je wygrać, jeżeli chcecie, bo praktycznie mamy na nim już wszystko. No a dzisiaj co? Wchodzę i jest Max, więc możemy sobie Maxa kupić oczywiście, ale zanim Maxa kupimy, bo będziemy go kupować oczywiście, Energy, to spróbujemy go dropnąć ze skrzynek, ale na początku odbierzemy sobie darmowego... Ojojoj, było bardzo głośno, przepraszam, odbierzemy sobie darmowego golda, tutaj mamy w ogóle 330 punktów mocy, więc no to też bierzemy, bo i tak będziemy musieli to zdobyć, więc dodajmy sobie na przykład do El Primo. Spoko, El Primo mamy prawie na fulla. Tutaj 5 do PAM. Mamy mega box na przeżycie. O, mamy mitycznego Zadymiarza za darmo. Bierzemy go. I czy to będzie? Nie, to będzie Frank. Całkiem spoko, więc mamy Franka. El Primo mamy 15. O, to prawie żeśmy wymaksowali El Primo. Mamy, dobra, mamy Leona. I ja tak się na chwilę zawiesiłem przed chwilą, żeby nie było. Bo ja nie wiem, czy... Bo ja nie wiedziałem, czy mnie słychać dobrze. Jej, no my tutaj straciliśmy na samych tych rzeczach. O, i mamy poko tego... Poco Pirata, więc też go sobie kupimy, bo on też mi się mega podoba. Mega fajny skin, nie wiem, możecie napisać, czy wam się podoba. Ja widziałem na YouTube, jak ktoś nim gra, więc jest mega fajny. Dobra, i mamy tutaj oczywiście Maxa. Maxa zaraz będziemy kupować, ale na początku oczywiście same mega boksiki, w których może dropniemy właśnie Maxa, bo jak nie, bo Max trochę drogi jest, nie? Więc jeżeli nie uda się, no to go kupimy. Ale fajnie jakby wyleciał nam z tych mega boksików, bo... To dawno nam żadna postać nie wyleciała, co prawda w ostatnim odcinku nowa, ale mówię z tych starszych. No nie, więc jakby teraz nam wypadła jakaś nowa, to też nie byłoby źle, bo no szczególnie, że mamy 2000 gemów, nie? No nie wiem, czy wszystkie dzisiaj wykorzystam, czy nie. Aczkolwiek chciałbym, bo no zazwyczaj 2000 gemów na odcinek to jest spoko. Więc fajnie jakbyście zostawili łapkę w górę, bo 2000 gemów to jest... Ile? 2000 gemów to jest prawie 204... Nie, więcej! Przecież to jest 500 zł na odcinek. A swoją drogą, niedługo zmiany będą na kanale, bo prawdopodobnie to jest chyba ostatni film, jaki oglądacie w tym roku. W tym roku już nie będzie więcej filmów. Wow, ile gemów. I będzie... Chyba już mniej gier. Tak, ale to zobaczymy, bo warto poczekać. Aczkolwiek no, myślę, że tak właśnie będzie. Będzie mniej gier, będzie coś całkowicie nowego, bo jakby obecnie trochę się zawiesiłem na tym Brawl Starsie i gram tylko i otwieram te skrzynki. Ja wiem, że każdy by chciał mieć takie życie, że otwieranie skrzynek w Brawl Starsie, ale no, jakby sprawia mi to coraz mniej fanów, więc teraz dogrywam te odcinki, bo jak mówię, teraz wyszła nowa postać, więc warto to zrobić. Szczególnie, że na tym koncie musi być wszystko. Aczkolwiek, no mówię, niedługo może być jeden ostatni odcinek z otwierania skrzynek w ogóle w tym Brawl Starsie. Zrobimy wtedy wszystko na jednym odcinku, wydamy z 10 tysięcy gemów. Ale zakończymy tą serię i rozpoczniemy całkowicie nowiutki rozdział. A najgorsze jest to, że nie dropi nam żadna postać, poważnie. Wydaliśmy już dzisiaj 1000 gemów? 1000 gemów i żadna postać. Nie wiem, czy to przez to, że to konto jest jakieś zbugowane, czy ja mam po prostu takiego pecha. Dobra, cyk. Ile gemów zostało? Żeby się kontrolować, żeby nam starczyło na max, bo on 350 kosztuje. Nie wiem, czy to jest on, czy to jest ona w ogóle. Trzeba zaraz posłuchać, bo jak chyba się włączy, to będzie słychać jej dźwięki, nie? Więc zaraz... Nie, to jest ona, ewidentnie. To jest ona, po dźwiękach to jest ona. A więc Max to jest ona, okej? Okay? Bo Max to takie imię, takie, że można dać i dziewczynie, i chyba facetowi, nie wiem, no, tak mi się zdaje, bo to jest takie... Nie. O, jest postać, dobra, nieważne, jest postać. Dobra, Jean, Frank, Leon, B, Carl... Star Power, no tak, zapomniałem, że możemy Star Powera trafić. Ech, dobra, Star Power to nas nie interesuje za bardzo. Więc sam się strollowałem, można powiedzieć. To jest ostatni moment, kiedy możecie wygrać to konto i przypominam, jeżeli chcecie je wygrać, to subujecie kanał z dzwoneczkiem, wchodzicie na Instagrama, wysyłacie mi wiadomość, że subujecie, nowy bot działa, więc teraz będzie częściej wysyłał wiadomości. Jest druga wersja bota, więc cały czas lepiej działa. Cały czas go staramy się dopracować. Wchodzicie na stronę, pierwszy link w opisie i wykorzystujecie kod, który dostajecie za to, że subujecie, bo każdy sub dostaje kod i wygrałem mega boxa znowu. I odbieracie
wygrywacie sobie nagrodę, wpisujecie swój nick i na maila otrzymujecie nagrodę. Także zachęcam, staram się rozsyłać naprawdę jak mogę te kody, więc jeżeli ktoś nie dostał jeszcze, no to sorry, naprawdę i tak dostajecie to za darmo, więc jakby dziękuję, że subujecie i chcę wam się odwdzięczyć, więc jeżeli nawet długo nie dostajesz mod, tylko poczekaj, bo i tak to jest inicjatywa, której nikt nie robi. Ale jeszcze liczę na to, że postać wyleci, no bo kurde. Ile star powerów można dropić? Rico, 12 gemów. 12 gemów też nas nie satysfakcjonuje, więc kolejny megabox. No Jezus, dropnij coś, naprawdę. Widzę, że B będziemy sobie mocno... Aha, bo napisaliście w ostatnim komentarzu, że czyta się B. Okej, dobrze, że się was zapytałem. Dobra, zostało nam na 10 megaboxów, nawet mniej. Więc tutaj... No już nie poszalejemy, ale 13 gemów cały czas trafiamy, nie? To jest spoko. Dobra, więc cyk. Trzeba się kontrolować teraz tymi wydatkami na megaboxa, bo zaraz nam na postać nie starczy, jak tak poleci. Jezu, tych boosterów też jest tutaj za dużo. Dobra, ile? 690, więc możemy jeszcze. No kurde, same piątki dzisiaj, naprawdę. Daryl, Frank, Piper, Karl. Dużo do Karla, strasznie. 86. Dobra, i jeszcze nas starczy, spokojnie. Wyzerujemy dzisiaj licznik do zera. Jest 6. Może być postać. Albo drugi star power do Shelly, nie? Obstawiajcie. Please, postać. Dobra, jest postać i to jest... O, Max, więc dobrze, widzieliście, zaoszczędziliśmy sobie gemy. 80 nas kosztował, a nie będzie kosztował nas 300, więc... kosztowała. Więc mamy Max, spoko. Oczywiście nie Max konto, tylko Max postać, hehe, taka gra. Więc jeszcze na szybko sobie otworzymy skrzynki ostatnie. Więc Piper, Rico, Leon, Frank i za... O, cały czas 16... Czy ja dzisiaj dostałem... I inną wartość niż 16 gemów? Cały czas 16 gemów. Pozwólcie, że się napiję. O. Dobry soczek z mandarynek. Mandarynki muszą być wszędzie. W rodzinie polskiej. Na święta, nawet w soku. O, 6 znowu. No i na maksa dostaliśmy. Teraz ciekawe, czy Star Power... Obstawiam, że Star Power, no bo nie dwie postacie. Patrzcie, jak się fajnie świeci teraz. I... Tak, Star Power. Więc mamy chyba wszystkie Star Powery teraz obecnie, więc spoko. A Max jest najbardziej zbugowaną postacią w ogóle. Naprawdę. Dobra, czekajcie, bo tutaj... Ale nie dropi nam nic do niej, nie? Zawsze jest, jak postać dropnie, to nic nie dropnie do niej. Chociaż na drugi level, żeby ją wskoczyć. Czekajcie, bo będzie nas stać chyba na 2 megaboxy, jeżeli nam żadne gemy nie polecą. O, poleciały nam... Wow, 400 boosterów. Ej, Cox, dobra. Mamy 9200 boosterów XD, dobra, to musi, no, muszą nam gemy, nie, już star nas na dwie, dobra. 220, El Primo, Rico, Leon, Sandy, bardzo dużo, niedługo w ogóle Sandy będzie mieć na maksa. W ogóle ile teraz poleciało? To jakiś jeden z lepszych megaboxów, patrzcie, rzadko kiedy tyle leci. I ostatni dzisiaj, ostatni na razie prawdopodobnie w tym roku, chyba że skończymy serię jeszcze przed końcem roku. Mortis 10, Poco 12, mega słabo, mega. Frank 20. B, ale słaba skrzynka. 26 i ostatnia Max 57. Ej, mega słaba skrzynka. I 8, naprawdę w porównaniu do poprzedniej to jest katastrofalna skrzynka w ogóle. No i nas nie stać na nic więcej, niestety mamy 28. Więc chodzimy w postacie. Ustawiamy od poziomu mocy oczywiście. Czemu? To było od poziomu mocy? Wiecie. Od poziomu mocy, okej, dobra. Więc lecimy od samego dołu i mamy oczywiście Maxa. Naszą super bohaterkę odcinka. I oczywiście, jeżeli ktoś nie widział, to zaraz wypróbujemy sobie ją. Aczkolwiek na początku poulepszajmy sobie wszystko, co możemy. Czyli Franka, który nam dzisiaj wyleciał, już ma 5 poziom. O, to ciekawe. Dobra, Piper 6. Pam 6. Tylko, że nam golda starczyło, nie? O, postać, która nam wczoraj wyleciała, już ma 7 level, nie? W naszym koncie to dobrze dbamy o naszych zadymiarzy. 6 Mortis i Jean wskakuje na 8. Karl wskakuje na 8, bardzo dużo będziemy mieć postać na 8. Leon skakuje na 8. Możemy w ogóle... Tak, możemy mieć star powery tutaj. Więc bierzemy star powery i to wszystko, bo nie stać nas, już więcej golda nie mamy. Więc spróbujemy Maxa jeszcze. No słuchajcie, próbowałem tutaj zagrać z botami, ale chyba się nie da, nie da się z botami. Więc muszę ją wypróbować po prostu, więc wejdziemy. Max, cyk, wypróbuj. Więc jeżeli nie graliście i chcecie to konto wygrać, to pamiętajcie, wystarczy łapka w górę, komentarz, subskrypcja, wszystkie filmy to tylko super dobra zabawa, także pamiętajcie o tym. Dobra, tak to wygląda. Ma bardzo, w ogóle zauważcie, że ona ma 4 paski na atak, tak jak zazwyczaj każda postać ma 3, to ona ma 4 aż, nie?
Więc to jest dobry. No i jest supportem, twój ult daje ci szybkość i twoim sojusznikom. To jest spoko. A Star Power chyba robi tak, że szybciej się ładuje. Więc mega fajna postać, polecam. No i to tyle, jeżeli odcinek ci się spodobał, byku, zostaw łapkę w górę, komentarz, subskrypcja. A jeszcze ważna sprawa, mamy jeszcze super skin do Poco, więc to by było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!